Po chwili spokoju pogoda znowu pokaże swoje groźne oblicze, będzie zmiennie i dynamicznie. Burze i deszcz mogą pojawić się lokalnie już jutro po południu. Agnieszka Smoleń, dobry wieczór, zapraszam na szczegóły. Pogodę w naszym regionie będzie jutro kształtował niż, a z południowego zachodu napłynie gorące, zwrotnikowe powietrze. Noc zapowiada się spokojnie. Temperatura wyniesie od 13 stopni w Zakopanem i Nowym Targu do 15 w Krakowie, Miechowie, Oświęcimiu i Tarnowie. W ciągu dnia lokalnie chmur będzie przybywać. Po południu przelotnie popada deszcz, możliwe również burze z gradem. Najcieplej będzie jutro w Oświęcimiu, Tarnowie, Chrzanowie i Miechowie. Termometry wskażą tam 30 stopni. W Andrychowie, Wadowicach i Nowym Sączu 28, na Podhalu maksymalnie 27. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę. W Krakowie jutro sporo pogodnego nieba. Najcieplejszy moment dnia przypadnie na godzinę 17. Termometry wskażą maksymalnie 30 stopni w cieniu. Ciśnienie będzie spadać. Jutro w południe wyniesie 983 hektopaskale. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W kolejnych dniach również popada i może zagrzmieć. Na termometrach w środę od 26 do 29 stopni. W czwartek maksymalnie 26. Mapa z poziomem pyłu PM10 jest cała zielona, co oznacza, że w całym regionie powietrze będzie jutro czyste. Miłego wieczoru, do zobaczenia jutro.